Ałe, ałe, ubijam na balet i żyję wspaniale. Witam was w kolejnej prezentacji, tym razem Fear, First Encounter Assault Redzone, czyli strach. No, trochę przeszłem jak w poprzedniej prezentacji, żeby bardziej mieć lepszy ten prospekt. No, tu się ładuje standardowo, trochę przypomina to początkowe części Call of Duty, właśnie też były takie napisy. Tylko tam było bardziej znaczy, no to też jest klimatycznie. Tam było w postaci takich listów lub jakichś dzienników, a tutaj mamy takie po prostu taki napis niby komputerowy, bo to wiadomo, już są nowsze czasy. Gra jest stara nawet. No, 2005 rok wyszła ta gra. I tak, co się dziwicie, to ma dobrą grafikę. No, jest może trochę pusto to wszystko wygląda. Ale bądź co bądź, pusto właśnie, za mało obiektów jest, ale obiekty, które są zrobione, są nawet ładne. Trochę kanciaste, ale wiadomo, nie ma co liczyć. No, musimy coś tam zrobić. W grze jest multum, po prostu multum arsenału, z którego możecie strzelać. Są karabiny, takie gwoździownice, wszystko tu macie, pistole, na przykład dwa pistole. No, karabin jest, o, gwoździownica. Oj, to jest taki, no, karabin właśnie i jeszcze na dwójce jest pistolet maszynowy. Może spłonę czas, właśnie to jest fajne, jak max, fajne, maksymum. O, właśnie z tej gwoździownicy tak strzela i przybija właśnie waszych przeciwników. To właśnie fajnie wygląda. No dobra, coś to musimy zrobić, nie wiem co do końca. A musimy zrealizować jakąś misyjkę. No, jesteś taki soldatem w takiej jednostce specjalnej. To jest gra trochę horror. No, nawet straszna, ale fajna. No teraz nagram prezentację, a potem sobie pójdę jakąś pizzę, sobie kupię może jakąś koronę cerveza. Nie wiem, czy to może takiego coś skołuje. Dobra, cieplutki dzień. Albo cold brew sobie zrobię. No, dobra, ale lecimy na razie. Trzeba tutaj realizować postulaty naszej jednostki specjalnej. Mam wszystkie części gry Fear, więc będą się, myślę, że pojawiały. Fear, potem będzie 2, potem 3. Dobra. Dobra, no musimy tutaj coś tam. Jakaś mucha lata i mi siada na włosy. A no, nowo, no, no, nowego fryza mam na kanikuły. Nie wiem co robić. O, abym się napił takiej kolki. To mam przy sobie. Nowa rzecz testowana jest na horyzoncie. Schweppes Cola. No zobaczmy jak to smakuje otworzone. Pachnie jak taka cola Polokokta. Smaku dziwne. Ale dobre. O kurnia. Napitalamy! Napitalamento! Bang, 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 kurna! O kurna, mam trochę mało hapsa. Ale nie, mam sporo. Bądź co bądź, ta kola ma mniej cukru. Ma tylko 8,9 grama. To jest dobrym wynikiem. Chociaż doktor Pieriec ma jeszcze mniej. Ale to nie jest kola. Dobra. Jak widzicie wrogów, to znaczy, że widzicie w dobrą stronę. To zawsze tak jest. Gry to właśnie tak uczą życia. To jest tych zapierdolin. Ale właśnie to tak to jest. Gry na Amas. Że jeśli nie macie po swojej stronie przed wami przeciwników, to znaczy, że coś robicie źle. Że idziecie po prostu z prądem wody. Jak po prostu jak takie gówna. A jak macie przeciwko sobie wrogu, to znaczy, że robicie coś, co. Że nie podążacie za opinią tu, jesteście po prostu lwami, wilkami w świecie owieczek. No, to taka masa wisko statystyczny. Trochę chciałam przemycić, bo mi się teraz skojarzyło właśnie z tym, że właśnie widzicie, teraz działa wrogów, to znaczy, że w dobrą stronę idę. I faktycznie, bo tutaj jest chyba ta serwerownia, co powinniśmy pójść. No widzicie, grafika jest ładna, ale tak jest pusto, tak jest mało tych obiektów. Z kilka takich śmieci, jakieś to takie.
No tutaj to mogło niby to zrobić, bo to jest jej biuro, to nie ma co bardzo tak minimalistycznie jest zrealizowane. A i jest bardzo mało jakichś obiektów takich dodatkowych. Nie, nie. Nie ma co, nie ma tu zbycia żadnych rzeczy. No, tutaj jeszcze są komputerce. O, klikamy i aktywujemy coś tam. Cool. O kurnia. Bang, bang, bang. O, widzicie te gwoździownice, to tak zapitale, to jest taka mocna broń. Ja pitole. Ale power. No, fajnie pokazuje w ogóle te amunicje. Trochę mi się skojarzy z grą Chrome, też może wam nagram, prawda, to je. Fajnie, widzicie, tak przybiło ich. To właśnie ta gwoździownica. Dobra, te się drzwi wcześniej były zamknięte, teraz otworzyły się. O. Jakiś lag jest. A, checkpoint. Głupie jest, że połudzenie w ogóle ten napisu też połudzenie to trudno w ogóle się ogarnąć. O co im ten w tym momencie jakimś chodzi. No musi się trochę na pała iść i trochę intuicyjnie, wiadomo. To jest taka gierka intuicyjna. Intuitive. O, tu jest takie biuro, fajne, fajne takie. Co to jest? A to wie co to jest? To jest takie te, że śliska podłoga. Nie glebni się, taki napis. O, właśnie to widzicie, taki horror, taki wszystko tak drży. O, chyba tak nie było. Nie jestem nikim pewny, ale myślę, że tak nie było. O, no widzicie, śliska podłoga, ale tu sobie, tu nikt nie mógł spełnić, bo to jest tak rozpindrzone. Rozpindrzone jest w luj. Właśnie ten taki ten Jędrzej. Co schodzi ten Jędrzej? Znaczy, chyba Jędrzej, bo. Ale chyba tak, no. Coś tak się kojarzy, że to Jędrzej, a się nazywa bo. Bo coś tam pitoli takie. 3 po 3. Właśnie tak robi. O, widzicie, cień. To nie mówi. O, ale to jak. Kurde, szkoda, żeby ta ręka zgasła, to bym wam pokazał jego mordę. A mordę to on ma niewyjściowo, o panie. Tak straszny taki głupi, kto by się tego bał? O, jakiś ryjec. Trochę był zapitoliłem, ale. O, jest taki dziewczynka mi straszy. Ty się bał dziewczynki małej. Ja pierdziu, to jest właśnie głupi pomysł. Wkładacie do której czujesz. O kurde! Ty, panie! Jak on mnie wleciał jak ten helikopter. Morda, ty głąbie kapuściany. O, znaleźliśmy. Właśnie takie te są różne rzeczy, które wam pomagają. Właśnie hapsa wam dodają, trzymane. Dobra, idziemy. Bardzo to jest ten. Linia. Znaczy. W Ozonie to mówię Linen Game. Liniowa gra. O, niby krew, o jaja, ale strach. To naprawdę, jak się skaleczy, to też widzisz krew. Kto się boi krwi. Jakiś pałąk. Właśnie to jest nasza koleżanka, która nam pomaga. Ale ona jest głupia trochę, bo ona w ogóle nawet nie wzięła pistola. Patrz, to jest tyle krwi, ona ps, jakby ktoś się tak zaskoczył, jakby ja jej wywalił lepę. By się kurna glebła. Paxtona Paxton Feta, musimy chyba go szukać. No to jest chyba już koniec misji, tak mi się wydaje. Chyba tak. Dobra, uważaj na siebie. Ałe, jo.